Około godziny 14:45 dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Pucku odebrał zgłoszenie o wypadku drogowym na odcinku drogi wojewódzkiej 213 w miejscowości Zdrada. Najważniejsza informacja z tego zdarzenia to dwie osoby, kobiety podróżujące samochodem osobowym, zostały poszkodowane i odwiezione do szpitala w Pucku. Po przybyciu na miejsce zdarzenia służb ratunkowych, w tym trzech zastępów z Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP Połczyno, stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Dwie osoby jadące samochodem osobowym, dwie kobiety, w chwili przybycia Straży Pożarnej na miejsce były poza pojazdem. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób: kogus wyjeżdżając z ulicy, z jezdni podporządkowanej, chciał się włączyć do ruchu. Najechał na lewy pas ruchu, na którym prawidłowo jechała kierująca pojazdem Volkswagen Vento i doszło do zderzenia czołowego. Obrażenia odniosły dwie osoby. To są osoby, które przybywały w samochodzie Volkswagen. Jest to kierująca 21-letnia oraz jej pasażerka 63-letnia. Obie panie z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. W autokarze znajdował się kierujący autokarem oraz troje dzieci i opiekun tych dzieci.